To jest pierwszy marsz autonomii po dobrych wynikach spisu powszechnego i będziemy na pewno głośno krzyczeć, że domagamy się uznania języka śląskiego za język regionalny i uznania Ślązaków za mniejszość etniczną. To są postulaty, które łączą nasze śląskie środowiska. W ramach śląskiej sztamy uznaliśmy, że będziemy współpracować dalej, że nie tylko RAŚ, ale wszystkie inne śląskie organizacje w tej sprawie mówią jednym głosem. Chcemy także, żeby w końcu edukacja regionalna trafiła pod strzechy, żebyśmy mogli uczyć naszych bajtli o historii Górnego Śląska, bo tego nie ma i tego brakuje. No i ja ze swojej strony także walczę o to, żeby ta kultura śląska wybrzmiewała nie tylko na Śląsku, nie tylko w Brukseli, ale także w Warszawie. Ślązacy są największą mniejszością etniczną w Polsce, mimo to mniejszością nieuznawaną, no co skłania nas do tego, żeby podjąć kolejne działania, by skruszyć tych, którzy odpowiadają za legislację i którzy dotąd stawiają opór godny lepszej sprawy, bo przypomnę, że przecież Ślązacy składali już obywatelski projekt ustawy poparty podpisami ponad 140 000 obywateli. No, ten projekt został zmielony. W tym roku liczymy, że o prawa społeczności śląskiej upomni się Sejmik Województwa Śląskiego. Stąd pomysł, by wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą do Sejmiku, by ten apelował do Sejmu i Senatu